Mistrzostwa świata w piłce nożnej już na przełomie listopada i grudnia. A kto ma modę na Mistrzostwa świata w FIFA 22? Dokładnie, ten pan. A co to może oznaczać? Dzisiaj robimy symulację całych Mistrzostw świata w FIFA 22, więc zostawcie łapkę w górę. Odcinek ten nagrywałem prawie 2 dni. To nie są pewne łatwe rzeczy, więc dzisiaj pobijamy rekord 500, czyli 500 łapek w górę pod tym filmem. Zostawcie także subskrypcję. Zapraszam was na mojego Instagrama, tutaj macie nazwę tego Instagrama, tam możemy sobie podpisać i tak dalej, a jeżeli wyszukacie modów do FIFA, to zapraszam was oczywiście na mojego Discorda, gdzie wszystko to jest rozpisane, jak te mody pobrać. No i co, link jest przy tym komentarzu oczywiście do Discorda, a teraz już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. I taka jeszcze informacja, że w pierwszych 3 grupach nie nagrała mi się kamerka, więc będzie ono bez, reszta już filmu będzie oczywiście z kamerką. A więc tak, jesteśmy w pierwszej grupie, jest to grupa A, czyli Ekwador, Katar, Senegal oraz Holandia. Jeżeli miałbym tutaj obstawiać, to z grupy powinien być Senegal oraz Holandia, ale zobaczymy, tutaj dwie drużyny, które raczej... Tutaj Senegal powinien wygrać, ale zobaczymy, pierwszy mecz, który wygrywa... Mamy remis i jeszcze prawie był rzut karny i prawie Senegal by ten mecz mógł wygrać, ale widzimy, że kończy się jednak wynikiem 2-2, więc czy taki wynik byłby możliwy w prawdziwym życiu? Myślę, że spokojnie tak. I teraz Holandia kontra Katar, no tutaj to już możemy być pewni, że raczej Holandia ten mecz wygra. I dokładnie 3-0, ale dopiero pod koniec Holendrzy zaczęli strzelać, ale tak, Holandia bez tracnej bramki w meczu, więc to się liczy i jest na ten moment na pierwszym miejscu oczywiście w grupie A. I teraz znowu mecz Holandii, tym razem z Ekwadorem, czyli szybko się z Holandią nie będziemy rozstawać. I tutaj także kolejny wygrany mecz, tutaj tak, ale już nie tak pewnie, bo tutaj 2-1, aczkolwiek 3 punkty w kieszeni Holendrów, więc no wygląda to naprawdę bardzo dobrze. I teraz Senegal kontra Katar, tak naprawdę dla Kataru ten mecz to może być już wyjście, znaczy dla Senegalu wygranie tego meczu może być wyjściem z grupy. I tak jest, 2-0, no Katar na razie 2 mecze i bilans bramkowy 0-5, więc jak na gospodarzy tego turnieju to nie wygląda to zbyt dobrze. No ale wiemy... Wiemy jak to jest. I Ekwador kontra Katar, mecz teraz kolejny. Zobaczymy, czy Katar strzeli chociaż jedną bramkę w naszej symulacji tym mundialu. I jest remis 1-1, więc tą jedną brameczkę oczywiście mają. I jak to będzie dalej? I ostatni mecz, Senegal kontra Holandia. Jeżeli Senegal jakimś cudem ten mecz wygra, to wychodzi z pierwszego miejsca, a Holandia z drugiego. Więc zobaczymy, jak to będzie. Wow. Jakimś cudem powiedziałem, prawda? I co? Senegal wychodzi z pierwszego miejsca, więc ja sobie zapisuję na kartce zapisane. I co? No i tak się dzieje, że to właśnie Holandia kończy na drugim miejscu, Ekwador na trzecim. No tutaj bym się nie spodziewał jednak drugiego miejsca Holendów, a pierwszego Senegalu, ale widzimy, że naprawdę duża niespodzianka. Więc teraz przechodzimy już do grupy B i zobaczymy, jak tam potoczy się teraz sytuacja. A przed nami oczywiście grupa B, jak to mówiłem, Iran, Anglia, Stany Zjednoczone oraz Walia. Tutaj ciężko jednoznacznie stwierdzić, na pewno pewne jest to, że Anglia z takiej grupy wyjść powinna, ale przepraszam za mój głos. I to Stany Zjednoczone wygrywają z Anglią aż 3-1, więc naprawdę ta symulacja się robi coraz bardziej ciekawa. Jeszcze jak Anglia nie wyjdzie z grupy, to będzie dopiero ciekawie. No i przed nami Walia kontra Iran, tutaj raczej Gareth Bale powinien sobie dobrze poradzić ze swoją reprezentacją. I tak się dzieje, bramkę strzał Morel, zawodnika kompletnie nie znam, a pewnie powinienem i na ten moment... To Walia jest na drugim miejscu, na pierwszym Stany Zjednoczone. I teraz Walia kontra Anglia. Zobaczymy, czy Walia pójdzie za ciosem, czy jednak Anglia się w końcu odbuduje. I mamy remis. I mamy remis. Harry Kane strzela rzutu karnego. I prawie ten mecz został wygrany przez Anglików, ale Gareth Bale strzela bramkę w 80 minucie. Co jest naprawdę czymś bardzo ciekawym. No i na ten moment Anglia z jednym punktem. Dziwne. No teraz tak naprawdę, jeżeli Stany wygrywa... Teraz tak naprawdę, jeżeli USA wygra ten mecz, to chyba mają już zagwarantowane wyjście z grupy. Więc to także jest według mnie bardzo ciekawe. I 3-1 i Pepi strzał bramki. Nie znam takiego piłkarza jak Pepi, ale musi być dosyć dobry, jak strzelił tyle bramek i dokładnie. I teraz wszystko zależy od tych meczy, no po prostu Stany muszą wygrać z... Tak? Chyba tak to działa, że Stany Zjednoczone muszą wygrać z Walią, a Anglia musi wygrać z Iranem. No ale tutaj raczej Anglia powinna wygrać. I 5-2, czyli jest jednak festiwal strzelecki ze strony Anglików. I zobaczmy, jak się musi skończyć teraz mecz. Teraz, jeżeli Walia wygra, to wychodzi, a jeżeli wygrają Stany Zjednoczone, to wychodzi Anglia. Więc teraz tak naprawdę wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych, kto wyjdzie z grupy. I wygrywają Stany Zjednoczone, czyli Anglia mimo wszystko z grupy wychodzi na drugiego miejsca, więc z pierwszego miejsca zapisujemy sobie USA oraz Anglia.
Więc to będzie ciekawie, bo to jednak Holandia i Anglia wychodzą z drugich miejsc. Coraz częstsze niespodzianki w naszej grupie polskiej, czyli Polska, Arabia Saudyjska oraz Meksyk i Argentyna. Nie wiem, czy ja to w ogóle dobrze powiedziałem, tak szczerze, ale mniejsza z tym. Więc co, my przechodzimy do tej grupy i słyszymy się już dosłownie za sekundkę. Jesteśmy i czas to naszą grupę C. Argentyna, Arabia Saudyjska, Meksyk oraz Polska. Zaczynamy meczem z Arabią Saudyjską, co tak naprawdę nie będzie w prawdziwym życiu tego meczu. Nie będziemy zaczynać, aczkolwiek no to raczej powinny być pewne 3 punkty dla Polaków. A jednak nie, jednak Polska zdobywa 1 punkt w tym meczu, więc tak naprawdę w najłatwiejszym meczu tracimy głupio punkty. No ale tak to już jest i teraz Argentyna kontra Meksyk. Raczej Argentynę bym tutaj typował dokładnie, ale w ostatnim minucie meczu Papu Gomez strzela brameczkę i Argentyna strzela punktami. I teraz Argentyna z Arabią Saudyjską, no tutaj raczej się możemy spodziewać, że ten mecz wygra Arabia Saudyjska. Co? Że wygra Argentyna? Dokładnie, jest... Czemu ja nie myślę dzisiaj w ogóle? Szczerze? Nie wiem, ale teraz czas to mecz Polski z Meksykiem i dla Polski to jest wielka okazja, żeby wygrać taki mecz. Gdyż to nas przybliży do zwycięstwa i wygrywamy bramki Lewandowskiego oraz Zielińskiego. I tak naprawdę przed nami najważniejszy mecz z Argentyną. Chociaż w sumie nawet jak ten mecz przegramy, to i tak wychodzimy. Bo Arabia Saudyjska musiałaby wygrać, bo Meksyk jest bez punktu. Więc zobaczymy. To teraz zależy od tego meczu, czy wychodzimy, czy z Argentyną gramy o pietruszkę, czy o wyjście z grupy. I wygrywa Meksyk 5-0. Więc tym samym piękny wynik, aczkolwiek nie ratujący ani Meksyku, ani Arabii Saudyjskiej, więc z grupy wychodzimy na 100%, a jeżeli wygrałem mecz z Argentyną, to nawet z pierwszego miejsca, więc zobaczymy, jak to się potoczy. I wygrywamy 2-0, Buxa oraz Klich z bramkami. I Buxa z dwoma bramkami, a teraz mnie nie widzicie, bo mi się kamerka rozładowała. I to jest smutne przy takim momencie. No ale się na szczęście udało, wychodzimy z pierwszego miejsca, co jest dla nas bardzo dobre. Więc co? Więc słyszymy się zaraz już oczywiście w grupie czwartej. Więc tak, widzimy się z powrotem po dwóch dniach przerwy od nagrywania i teraz grupa D, czyli Australia, Tunezja, Dania oraz Francja. No tutaj powinna być raczej Dania oraz Francja, no ale zobaczymy pierwszy właśnie taki mecz, gdzie może wyłonić pierwsze miejsce w tej grupie. I wygrywa Francja po bramce Diabiego, Comana oraz Griezmana. Więc naprawdę ciekawie, więc mamy pierwszy mecz, wygrywa Francja, która jest raczej na pewno pewniakiem do wyjścia z tej grupy. No ale zobaczymy jak to będzie, teraz Tunezja, Australia, no tutaj raczej Australia ten mecz powinna na lajcie wygrać. I też się tak dzieje, chociaż nie na takim lajcie, bo jednak w ostatnich minutach meczu zostały te punkty zdobyte przez nich. Ale mniejsza z tym i teraz Dania, Tunezja, czyli teraz Dania ma największą szansę, żeby zdobyć 3 punkty. I walczyć teraz z Australią o wyjście chyba z drugiego miejsca i dokładnie wygrywa. Było 2-0, ale jest jednak bramka Tunezji na 1-2, więc to też nie taki, wiecie, wynik typowo, że to wyjście. I każdy ma po 3 punkty w grupie, tylko Dania i Tunezja po 2 mecze, no i teraz w Francji wystarczy wygrać ten mecz. Już chyba wyjście z grupy jest bardziej niż pewne i znowu 3-0. Francja 2 mecze, 6 bramek, 0 straconych, więc naprawdę to robi wrażenie. No i czas na ostatnią kolejkę, teraz tak to będzie mecz, który rozstrzygnie, czy wyjdzie z grupy Australia, czy także Dania, więc zobaczymy. I Dania wygrywa na spokojnie, Damsgaard was i nie wiem, kto by nie zdążył sprawić strzelił bramkę, więc naprawdę bardzo ciekawie. No i Francja kontra Tunezja, tutaj już tak naprawdę Tunezja bez szans na wyjście, a Francja i tak na pierwszym miejscu, więc no po prostu jesteśmy już pewni, kto z grupy wychodzi i tutaj... Pierwsza stosowa bramka i pierwsze stosowne punkty Francji na tych mistrzostwach świata naszej symulacji, więc co, wychodzi Francja oraz Dania i przechodzimy już teraz do następnej grupy. No i przechodzimy do następnej grupy, a tą grupą jest grupa E, czyli Japonia, Kostaryka, Niemcy oraz Hiszpania. Niemcy i Hiszpania raczej powinni być takim naturalnym faworytem do wyjścia, ale Hiszpania przegrywa z Japonią 3-2 w pierwszym meczu, więc robi się już naprawdę bardzo ciekawie w pierwszym meczu. Jeszcze żeby teraz ta... Kurwa. Żeby jeszcze teraz Niemcy przegrali z Kostaryką, ale raczej to niemożliwe. Zobaczymy, czy Keller na was i spółka sobie poradzą. I także Kostaryka wygrywa mecz. Co to jest za początek? LOL. Ej, to jest chyba najciekawsza grupa na ten moment, jeżeli miałbym być z wami szczery. Dobra, więc patrzymy dalej. I Niemcy remisują z Japonią? Japonia to jest jakiś goat chyba na tych mistrzostwach. Co jest? Co jest nie tak z tą symulacją? Lol. Więc co, teraz Kostaryka, Hiszpania. Hiszpania jako jedyna bez punktu.
Zobaczymy, czy uda się im z Kostaryką chociaż mecz wygrać. I tutaj widzimy aż 5-0 Hiszpania wygrywa z Kostaryką, która przed chwilą wygrała z Niemcami. Ciekawie, no i teraz Japonia, Kostaryka. Tak naprawdę chyba kto wygra ten mecz, to wychodzi z grupy. Więc zobaczymy, czy Japonia, czy Kostaryka wyjdzie. I wygrywa Kostaryka, i Kostaryka wychodzi z grupy? No jak tak, to śmiesznie. No i Hiszpania, Niemcy. I teraz Hiszpania wychodzi, Hiszpania musi wygrać. I Niemcy też muszą wygrać. Tutaj musi być zwycięstwo jednej drużyny, żeby wyjść z grupy, więc zobaczymy, czy im się uda. I wygrywają Niemcy, i Niemcy wychodzą z grupy, czy nie? A Hiszpania ładnie się... Nie, Niemcy i Hiszpania nie wychodzą i z grupy wychodzi Kostaryka i Japonia, więc sobie to zapisuję i naprawdę, no, to już jest coś ciekawego w tej symulacji, że Niemcy i Hiszpania z grupy nie wychodzą, z takiej grupy jeszcze. No i teraz przed nami grupa F. Belgia, Kanada, Maroko oraz Chorwacja. Po ostatniej tej grupy to nie mam pojęcia, kto może wyjść, ale raczej Kanada i Belgia bym, albo Chorwacja i Belgia. Ale Kanada remisuje w pierwszym meczu z Maroko, co już ich bardzo odsuwa od zwycięstwa. No i Chorwacja, Belgia. O, ale ładne są te stroje w tym. Bo normalnie nie ma tej reprezentacji. Fajne te stroje, ta szachownica. I jest remis. Modric oraz Van Aken, widzimy mecz dosyć spokojny, więc no chyba dali się obydwoje wybadać w tym meczu. I na razie dwa remisy, każdy ma tyle samo punktów. No i teraz Chorwacja, Maroko. I Chorwacja ten mecz raczej wygrać powinna. I chyba to nikogo nie powinno dziwić, a wygrywa Maroko. Lol. Wygrywa Maroko ten mecz. Dziwne, naprawdę bardzo bym powiedział, że dziwne. No i teraz Belgia kontra Kanada. I remis. Naprawdę ta grupa jest, te grupy są coraz bardziej ciekawe. Co jest? I teraz ostatnie mecze. Belgia wychodzi, Maroko też. Jeszcze teraz się okaże, że Maroko wygra z Belgią. To coś niesamowitego. I remis. Co jest? Maroko z pierwszego miejsca wychodzi z takiej grupy? No tak. I Belgia nie wychodzi z grupy. Co jest? Kanada albo Chorwacja wyjdą, jak wygra któryś z nich ten mecz. A chyba jak będzie remis, to wyjdzie. I wygrywa Chorwacja i Belgia nie wychodzi z grupy. Co jest? Maroko oraz Chorwacja. Lol, naprawdę, bo może te grupy są bardzo grube. Ale przed nami jeszcze dwie ostatnie, więc widzimy się już zaraz w tych dwóch ostatnich grupkach. No i jesteśmy w grupie G, Brazylia, Serbia, Szwajcaria oraz Kamerun. Tutaj bym raczej podejrzewał, że nie, na pewno Brazylia wyjdzie z grupy. Ja naprawdę już nic nie podejrzewam w tych grupach, bo to jest chore. To jest chore, że naprawdę te drużyny to nie wiem, jakieś są losowe mecze. No teraz Kamerun pewnie wygra z Serbią, żeby nie było. O, przynajmniej tutaj dobrze przewidziałem, jak Brazylia nie wyjdzie z tej grupy, to naprawdę mamy jeszcze... Z grupy wyszła Kostaryka, Maroko, Japonia, USA, Polska, Senegal. No i teraz Kamerun kontra Brazylia. No tutaj Brazylia już powinna chyba odrobić strat. Brazylia nie wychodzi z grupy, proszę Państwa. To już jest pewne. Co jest? Jak teraz jeszcze wygra Szwajcaria z Serbią, to koniec. No i wychodzi. No i nie wiem, czy to Serbia, czy Szwajcaria miała 3 punkty, ale jak tak, to Brazylia nie wychodzi. No i tak, no i tak naprawdę mecze o nic. No, Kamerun i Szwajcaria wychodzą z grupy, Brazylia i... Brazylia to może z Serbią teraz mecz o nic zagrać. No i Brazylia wygrywa z Serbią, więc jako jedyni zdobywają 3 punkty. Więc no tak to wygląda. No i co? No i ostatni mecz Szwajcaria-Kamerun, no pierwsze miejsce w grupie. Zobaczymy, komu się uda. Kamerun! Kamerun wychodzi z pierwszego miejsca, coś niesamowitego. No i to jest kolejna niespodzianka, że Brazylia nie wychodzi, a wychodzi Kamerun i Szwajcaria. No i przed nami ostatnia grupa już w tym odcinku. I przed nami teraz playoffy, czyli Ghana, Urugwaj, Korea oraz Portugalia. Nie wiem, powiedziałbym, że wyjdzie Portugalia, ale pewnie to się jeszcze może zmienić kilkanaście razy i Korea wygrywa. I teraz czas na mecz Portugalia-Urugwaj. No, bym powiedział, że Portugalia wygra, no ale no... Wiadomo. I wygrywa Portugalia, strzała bramkę Ronaldo, strzała także Luis Suarez, czyli no dwóch jednych z najlepszych napastników w historii. I teraz Portugalia-Ghana. Dla Portugalii wygranie tego meczu to jest wyjście z grupy, nie patrząc. I wygrywa Bernardo Silva z bramką chyba. Albo André Silva, zależy który to był, bo ich kilka Silv. No i następny mecz tutaj także wystarczy, żeby Korea go wygrała.
Więc zobaczymy, czy się uda. I Korea wygrywa. Hyunmi Son z bramką. I z grupy wychodzi Korea i Portugalia. Urugwaj i Ghana się, że tak powiem, z turniejem żegnają. No i tak powiem, teraz mecz o nic. Już nie wygrywał Urugwaj, jako jednak Ghana bez ani jednego punktu. No i teraz co pierwsze wyjdzie z grupy? Korea czy Portugalia? Wydaje mi się, że mimo wszystko chyba jednak Portugalia może wyjść z pierwszego miejsca. I tak się dzieje Guerreiro oraz Diogo Jota. Więc tak, zapisujemy, że z Portugalia oraz Korea. Więc przytoczę teraz tylko jeszcze takie lekkie podsumowanie, że z grupy wyszły tak: Senegal, Holandia, USA, Anglia, Polska, Argentyna, Francja, Dania, Costa Rica, Japonia, Maroko, Chorwacja, Kamerun, Szwajcaria, Portugalia oraz Korea. Więc naprawdę ciekawie. Więc co, więc teraz ja sobie to będę montował i zaraz zobaczymy, jakie będą już playoffy, więc trzymajcie kciuki i jak teraz co widzicie, napiszcie w komentarzu, kto jest waszym faworytem do wygrania tego mundialu naszego fifowego. A więc tak, jesteśmy już w fazie playoff i pierwszy mecz Anglia kontra Senegal. Zobaczymy, kto wygra i kto przyjdzie dalej. No faworytem naprawdę bym powiedział, że jest Anglia, no ale zobaczymy, bo wiadomo, że tej symulacji bywało różnie i dopiero po rzutach karnych mecz wygrywa Anglia, więc na pewno coś niesamowitego. Zobaczymy, jak to wyglądało wcześniej w sumie. Była dogrywka, w dogrywce nie było żadnej bramki, czyli mecz się skończył 1-1 do 90 minuty, szybka bramka Anglii, więc na pewno coś ciekawego. No i tak, no i Anglia pierwszą drużyną, która przechodzi dalej właśnie w tej już fazie rozgrywek Mistrzostw Świata w naszej symulacji. No i przed nami kolejny mecz, tym razem Holandia kontra USA. Tutaj także według mnie powinna wygrać Holandia i wygranie tego meczu zmierzy się z Anglią w następnym meczu i wygrywa Holandia po dosyć wyrównanym meczu, jak widzimy. Więc także USA odpada, już odpadł Senegal oraz USA i przynajmniej naprawdę bardzo ciekawy mecz Anglia-Holandia w następnej fazie tych rozgrywek. A teraz przechodzimy do meczu Polski, która zmierzy się z Danią. No i przechodzimy do tego najważniejszego meczu, czyli Polska kontra Dania. No, Polska powinna wygrać. Każdy chyba trzyma kciuki. Bramka, puchar strzela bramkę. Okej. Puchar strzela dwie bramki. Ciekawa symulacja. No niestety widzimy, że Polska także odpada. No ale przynajmniej Tymoteusz puchar z dwoma bramkami. No ale Dania także mocny przeciwnik. No i niestety no udało nam się wyjść z pierwszego miejsca z grupy. Ale nic poza tym. Ale nie martwcie się, bo przed nami bardzo ciekawy mecz, czyli Francja-Argentyna, który będzie no chyba jednym z ciekawszych meczów teraz się w tej fazie. Nie widzimy puchar najwięcej bramek w tym meczu. No i przed nami mecz już w połowie tej fazy grupowej, Francja-Argentyna. Tutaj mi się wydaje, że jednak mimo wszystko wygra Francja, a wygrywa Argentyna. Dwie bramki Messiego oraz jedna Di Marii. Wow, powiem wam, że to jest bardzo ciekawie. No i Argentyna idzie dalej i zmierzy się z Danią. Więc no, ciekawie. Więc no, czeka nas naprawdę kolejny ciekawy mecz. I przechodzimy już teraz do meczu Costa Rica-Szwajcaria. No i przynajmniej mecz Costa Rica-Szwajcaria. Bym się bardzo cieszył, jeżeli Costa Rica by awansowała dalej, no ale zobaczymy, jak to będzie. Ciekawe nazwiska, więc zobaczmy, kto przechodzi dalej. Costa Rica! LOL. I to w dogrywce, w dwie bramki w dogrywce, bo było 1-1 w regulaminowym czasie gry, więc naprawdę bardzo ciekawie. No i Costa Rica idzie dalej, zobaczymy, naprawdę to jest bardzo dobra prezentacja, to wychodzi. No i teraz czas na przeciwnika Kostaryki, czyli albo Maroko, albo Japonia. Szybka symulacja. No i dalej przychodzi Maroko. To jest naprawdę coś niesamowitego, że takie reprezentacje w tej symulacji dochodzą aż tak daleko. Więc Kostaryka, Maroko, następny mecz, ktoś z nich na pewno przejdzie dalej, więc potem bardzo ciekawie. Przed nami teraz mecz Kamerun, Korea. No tutaj raczej mi się wydaje, że wygra Kamerun. Ale mogę się mylić. I wygrywa Korea aż 3-1, więc Korea zagra w meczu z... nie wiadomo jeszcze z kim, ale zapisujemy oczywiście, bo trzeba zapisywać. I teraz przed nami mecz Portugalia kontra Chorwacja. Więc zobaczymy, jak wyjdzie w tym meczu oczywiście. No i ostatni mecz w tej fazie, Portugalia kontra Chorwacja. Dosyć ciekawy mecz mi się wydaje. I chyba każdemu, że raczej powinna wygrać Portugalia. I Portugalia wygrywa 3-1. I mamy ostatni mecz już tutaj i mówię wam, jakie mecze teraz przed nami. Anglia kontra Holandia, Dania kontra Argentyna, Costa Rica kontra Maroko oraz Korea kontra Portugalia. I w tych dwóch meczach poznamy dwie pary półfinałowe.
a następnie po półfinałach mecz o trzecie miejsce oraz o pierwsze, więc widzimy się już dosłownie za sekundę i lecimy dalej. No i przed nami pierwszy mecz, ćwierćfinał i teraz poznajemy pierwszego półfinalistę Mistrzostw Świata w naszej symulacji. Anglia czy Holandia? Ciekawy mecz naprawdę się wydaje i jest to Anglia, która wygrywa 2-1 po bramce Fodena w 83 minucie, więc Anglia także melduje się w półfinale, a Holandia niestety no, musi obejść się smakiem w ćwierćfinale. No i przed nami teraz mecz, który wyłoni drugiego półfinalistę w meczu z Anglią, a jest to Argentyna kontra Dania. Ja jestem serduszkiem za Argentyną i wygrywa Argentyna po dogrywce, po bramce Leo Messiego, czyli widzimy Messi naprawdę w świetnej formie. No i to właśnie Argentyna zagra w półfinale z Anglią, czyli mecz naprawdę bardzo ciekawy, ale wiadomo, że Dania pokazała się naprawdę z dobrej strony. I widzimy, że Messi w tym meczu strzelił hat-tricka nawet, więc to mówi samo za siebie chyba. No i przed nami mecz Kostaryka kontra Maroko, czyli chyba najbardziej niespodziewany ćwierćfinał na tych mistrzostwach świata i zobaczymy, kto zagra w półfinale. I wygrywa Maroko po bramce Ziyecha, Ziyech jak to woli, i to właśnie Maroko zagra w półfinale, więc na pewno ciekawa symulacja, a ich przeciwnikiem będzie Korea albo Portugalia. No i przed nami ostatni już mecz, w ćwierćfinałowy Portugalia kontra Korea i wygrywa Korea. Co jest? Korea w półfinale Mistrzostw Świata. Ale teraz Portugalia to zwaliła. I nasze półfinały to jest Anglia, Argentyna i Maroko, Korea, czyli no, finał będzie ciekawy, no to powiem wam szczerze, więc co? Więc Portugalia naprawdę zrobiła zaskoczenie. I przed nami już najważniejsze półfinały, a następnie mecz finałowy oraz o trzecie miejsce, więc widzimy się już dosłownie za sekundę. Chociażby za sekundę, ja za kilka minut. No i przynajmniej pierwszy półfinał, Anglia kontra Argentyna. Zobaczymy, kto zagra w finale, a kto w meczu o trzecie miejsce. I wygrywa Anglia. Niestety Messiemu nie udało się. Harry Kane w czerwoną kartką, więc tak. Anglia zagra w finale, a Argentyna powalczy o trzecie miejsce. I przed nami najbardziej ciekawe półfinał chyba w Mistrzostwach Świata, czyli Maroko kontra Korea, więc to na to chyba każdy czeka, prawda? No i przed nami ten półfinał, Korea kontra Maroko. Zobaczymy, kto wygra. Ale to jest naprawdę ciekawe. Kto zagra w finale z tych dwóch drużyn? Nie, wygrywa Korea i Korea zagra w finale z Anglią, a Argentyna zagra z Maroko o trzecie miejsce. Jakie... Wow, naprawdę jestem w szoku, ale naprawdę bardzo ciekawa jest ta symulacja i chyba każdy, kto tego momentu ogląda, mi to przyzna. No i przed nami mecz Maroko kontra Argentyna o trzecie miejsce i zobaczymy, czy będzie jakieś zaskoczenie, czy jednak Argentyna ten mecz wygra. I Maroko trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. No ładnie, no to Maroko to jest jakaś gołtowa drużyna. Wow, naprawdę i przynajmniej wielki finał, czyli Anglia kontra Korea. Naprawdę symulacja z tych najdziwniejszych chyba. No i wielki finał, Anglia kontra Korea. Czy będzie największe zaskoczenie, jeżeli Korea to wygra w dzisiejszym odcinku? Jednym przyciskiem to sprawdzamy i za tą piękną symulację robimy to. Co jest? Korea zostaje mistrzem świata w naszej symulacji. Co? Naprawdę coś niesamowitego. Korea wygrywa w dogrywce z Anglią. Ja pierdzielę. Co to jest za symulacja? Wow. Dobra, więc tak kończę naszą dzisiejszą symulację, chyba najdłuższy odcinek w ostatnich kilku latach na moim kanale. Więc ja wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, piszcie, chcecie więcej takich symulacji na moim kanale. I słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, jeszcze raz tak to powiem, do usłyszenia i cześć.